Witam serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj z Tomaszem Truszkowskim na temat tajnych broni, tajnych wojen. Albo inaczej mówiąc, cichych broni, cichych wojen. Witam Cię. Cześć. Przetłumaczyłeś pewien dokument, który w internecie krąży już od wielu, wielu lat. Dokument, który kiedyś był oznaczony jako top secret. Później się jakoś ujawnił i teraz krąży. Ale nie było go jeszcze po polsku. Nie było go jeszcze po polsku i zdecydowałeś się go przetłumaczyć. Dlaczego? Powodów było pewnie więcej niż jeden. Najważniejszym chyba było taki, to był taki powód, że sam chciałem zrozumieć, co tam jest napisane. I wiadomo, że tłumaczący rozumie najwięcej. Tak. Kolejny powód był taki, że ciężko mi było znaleźć osobę, która by się tego podjęła. A uważałem, że jest to dokument, o którym powinni się dowiedzieć wszyscy, niezależnie od tego, czy będzie on uznawany za autentyczny, czy za falsyfikat, bo to nie ma żadnego znaczenia ze względu na to, że wiedza, która jest tam przekazana, wystarczy wyjść na zewnątrz i sobie poobserwować, ona jest aktualna. Tak, widać jednoznacznie, widać, że tak, to, co jest tam zapisane, to mamy na zewnątrz. Mhm. Jaka jest jego geneza, skąd on pochodzi? Jak mówi legenda, tak, do czego się tutaj odnoszą sami autorzy tej publikacji, był to dokument pochodzący z dwóch źródeł. Jednym ze źródeł była kopiarka IBM-a znaleziona, czy odkupiona na wyprzedaży, w której ten dokument się znajdował. Tak, ktoś go wsadził i zapomniał. Ktoś wsadził, prawdopodobnie kopiował i nie zabrał oryginału. Drugim źródłem ktoś chyba do redakcji dostarczył portalu, z którego ten dokument ujrzał światło dzienne, z którego wyszedł, dostarczył po prostu w kopercie nieoznakowanej, podrzucił. Tak? Mhm. Dobrze. I kiedy on został napisany? Mniej więcej 79 rok, bo tak przynajmniej taka data widnieje na tym dokumencie. Data, natomiast jest też napisane, że został opracowany jeszcze w latach 50, znaczy wstępne dyrektywy zostały podczas zebrania grupy Bilderberga usankcjonowane, że należy w tym kierunku iść. Tak, jest to opis pewnej doktryny, która została opracowana dużo wcześniej. W dokumencie tym odwołują się autorzy do tego właśnie, do grupy Bilderberga, do spotkania, zdaje się, w 1953 roku, które miało miejsce. I ten dokument trafił później do osób, które mają wystarczająco duży potencjał intelektualny, a jednocześnie nie mieszają w te sprawy moralności i religijności i potrafią chłodnym okiem sobie dokonać pewnej analizy. Tak, dobrze, no to zacznijmy od początku. Mamy nazwisko Meyer Amschel Rothschild, taki pan, który powiedział kiedyś, że wystarczy, że ja mam produkcję pieniądza i wtedy nieważne, kto rządzi. Tak. I on jeszcze doszedł do pewnych innych wniosków, takich bardziej fizycznych. Znaczy on plus tam jeszcze analitycy, którzy mu pewne rzeczy podpowiedzieli. I czego dotyczą te odniesienia praw fizyki do praw finansowych? No tak naprawdę okazuje się, że układy elektryczne, przepływ energii, niezależnie od tego, czy rozmawiamy tutaj o układach elektronicznych, czy o systemie gospodarczym, mają bardzo wiele cech wspólnych. Mhm. I można tworząc, czy obserwując zachowanie się prądu w różnego rodzaju układach, przenieść to na gospodarkę, ponieważ w gospodarce też mamy do czynienia z przepływem. Czyli można przewidywać pewne sprawy gospodarcze, jeśli się rozumie elektronikę i fizykę też. Tak, tak, jak najbardziej. Zarówno w gospodarce, jak i w elektronice mamy do czynienia z pojemnością, mamy do czynienia z potencjałem, z natężeniem. Te wszystkie rzeczy są bardzo podobne. Jeśli się rozumie elektronikę i nałoży na to odpowiednią formatkę, zmieniając pewne nazwy, można stworzyć model systemu gospodarczego. W układach elektronicznych czasami występują przepięcia, które powodują palenie obwodów. Czyli w społeczeństwie to jest
Wojna. Wojna, bunty. Tak. Co rozwiązuje wojna? No. Dobre pytanie i bardzo szerokie pytanie. Mhm. Na pewno wojna rozwiązuje szereg problemów, które mogą wynikać z tego, że żyją osoby, które coś mogą mieć. Mhm. Mogą być wierzycielami czyimiś. Tak? Jeżeli znika wierzyciel, to nie trzeba spłacać długu. Znika dług. Mhm. Tak? To na pewno. Na pewno też wojna jest niesamowitym stymulantem, jeśli chodzi o rozwój techniczny. Mhm. Tak? Więc no, projektując przez lata różnego rodzaju sprzęty wojskowe, wojna jest doskonałą metodą na przetestowanie tych sprzętów. Tak. Dlatego mieliśmy też tą zimną wojnę, która spowodowała ogromny rozwój technologiczny, ale jednocześnie nie była no, wojną gorącą. Oprócz takich niektórych tak zwanych proxy wars, czyli Korea, Wietnam, znaczy wojen wykonywanych przez państwa zastępcze zamiast Stanów Zjednoczonych. Nie swoimi rękami. Nie tak? swoimi rękami, tak. Ci panowie doszli do wniosku, że wojny takie konwencjonalne, gdzie się ludzie zabijają, są w pewien sposób niewygodne. No, mniejszy zakres kontroli, chociaż jest też duża kontrola poprzez finansowanie jednej ze stron, ale jest mniejsza kontrola, no bądź dwóch. Więc wymyślono, żeby stworzyć wojnę cichą. I teraz o co chodzi z tą cichą wojną i tymi cichymi broniami? Każda wojna poza tym wymiarem ludzkim, tak, że ludzie giną, poza tym, że jest tragedią, niewątpliwie, każda wojna jest swego rodzaju wyzwaniem, jeśli chodzi o zasoby. Ponieważ każdy kraj przystępujący do wojny dysponuje określoną liczbą uzbrojenia, żołnierzy i wygrywa wojnę ten, kto potrafi sprawniej tymi zasobami manewrować, tak, dysponować, przemieszczać z miejsca na miejsce. W trakcie wojny tak naprawdę wszystkie te zasoby są, można uznać, za rzadkie, za ograniczone. I odpowiedzią właśnie na zarządzanie tym ograniczonym kapitałem, rozumianym bardzo szeroko, tak, tymi aktywami, powiedzmy, dostępnymi do prowadzenia działań wojennych, odpowiedzią są badania operacyjne, które były wykorzystywane właśnie do tego celu, po to, żeby być jak najbardziej skutecznym. Mhm. Czyli pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa były doskonałymi polami doświadczalnymi do tego, żeby dopracowywać pewne nauki, które odpowiadają właśnie na pytania, w jaki sposób tym zarządzać, żeby być jak najbardziej efektywnym. I cicha wojna jest rozwinięciem tej myśli wojny konwencjonalnej. Natomiast zastąpione zostają kule informacjami. Czołgi są zastępowane odpowiednikami gospodarczymi, czyli wszystko to, co mieliśmy do dyspozycji, czy prowadzący wojny mieli do dyspozycji podczas wojny konwencjonalnej, odpowiedniki znajdują się teraz w gospodarce. Tak? Mhm. I tutaj, tworząc model gospodarczy i odpowiednio nim manewrując, można uzyskać te same efekty. Mhm. Czyli powiedzmy, celem wojny może być przejęcie czyichś zasobów, czyichś ziemi, czy tak, powiedzmy ludzi, którzy mają dla nas pracować, to zamiast wtargnąć militarnie i zniewolić ludzi, czemu oczywiście ludzie będą stawiać opór, można im tak w głowach przekręcić, żeby oni myśleli, że są wolni, a są niewolnikami. Tak jak to się... Tak, no wszystko sprowadza się do energii, tak? No. Ten, kto posiada zasób energetyczny, ten tak naprawdę no, rządzi danym terytorium. W momencie, kiedy mamy węgiel, można powiedzieć, że mamy energię, ale to jest uwięziona energia, to jest pewien potencjał. Potencjalna. Tak? Tutaj nie ma tak naprawdę możliwości przekształcenia tej energii, chyba że włączy się do tego pewien zasób kolejny, którym jest czynnik ludzki, który coś będzie potrafił z tym zrobić, że na końcu z tego węgla
poprzez produkcję prądu, poprzez włączenie tego prądu w pewien obwód ekonomiczny, na koniec powstanie, powiedzmy, telewizor. Tak? Mm. Który to telewizor z kolei może być znowu kolejnym narzędziem do tego, żeby wpływać na kolejne takie elementy tego systemu ekonomicznego. Tak, tutaj jeszcze jest rzecz, o której nie wspomnieliśmy. Zależność przemysłowa, zależność przemysłu, czy zależność przepływów wręcz, tak jak to zostało graficznie określone. Dany przemysł produkuje jakieś produkty i te produkty są wsadem albo zasilają inne przemysły, czy inne dziedziny. Tak, gdybyśmy sobie podzielili, czy rozłożyli na czynniki pierwsze całą gospodarkę, to można by było później pogrupować ją w pewne podobne elementy. Tak? I te elementy można nazwać branżami. Tak. Tak. Czy to będzie branża tekstylna, czy to będzie branża zbrojeniowa, komunikacyjna, jakakolwiek inna. I teraz każda z tych branż produkuje, ma dwa bardzo istotne miejsca. Traktujemy branżę jako czarną skrzynkę, tak? Nie zaglądamy do tego, co jest w środku. Natomiast to, co nas interesuje, to jest to, co jest na wejściu i to, co jest na wyjściu. I teraz każda branża potrzebuje elementów, które będą zasilały to pudełko i na wyjściu będą elementy, które z tego pudełka będą wychodziły. Tak. I część z tych elementów na wyjściu będzie ponownie zasilało daną branżę, bo chociażby producent mebli, tak, produkując krzesła, część z tych krzeseł będzie wrzucał do swojego biura tak jako wyposażenie, więc on też będzie odbiorcą swojej produkcji. No, albo producent prądu też potrzebuje prądu. Albo producent prądu też potrzebuje prądu i tak naprawdę każda branża, piekarz też musi coś jeść, w związku z tym piekarz też będzie zjadał swoje produkty. Natomiast większość tej produkcji własnej będzie zasilała wejścia innych branż. W związku z tym można by było to tak sobie rozrysować, że każda branża zasila każdą, tak? Jest to taki system naczyń połączonych, oczywiście gdybyśmy mieli odzwierciedlić rzeczywistość, to byłby system bardzo skomplikowany. I bardzo nieskończony. System takich naczyń współzależnych, bo tak, jesteśmy współzależni. Przy czym nie zawsze jasne są powiązania pomiędzy nimi, tak? Tak. Nie zawsze one są czytelne. Mhm. Bo na przykład w jaki sposób ma wpływ wzrost produkcji przemysłu tekstylnego na hutnictwo? No, panowie, którzy pracują w hucie, nie będą się więcej ubierać niż to, co się ubierają. Chociażby. Dobrze. A czym jest ekonomia w takim szerszym znaczeniu? Ekonomia jest pewnym, oczywiście, systemem. Tak. Tak? I skoro już wiemy, że jest to również przepływ, i to jest przepływ energii, to można powiedzieć, że ekonomia jest z punktu widzenia takiej otaczającej nas rzeczywistości pewnym zawężonym systemem, który uwzględnia czynnik ludzki. Mhm. Tak? Mówiąc, w dokumencie jest to wyjaśnione w ten sposób, że jest to rozszerzenie, przepraszam, jest to społeczne rozszerzenie naturalnego systemu energetycznego. Gdyby nie było energii, znaczy gdyby nie było systemu ekonomicznego, to energia w przyrodzie tak czy inaczej by płynęła. Przez to, że jest system ekonomiczny, zmienione zostały tylko kanały, którymi ta energia płynie, w pewien zorganizowany sposób. Mhm. Dobrze, no to wróćmy jeszcze do tych badań operacyjnych i hasło wywoływanie szoków czy skoków. Tak jak mamy crash testy przy projektowaniu samochodów, nie? Produkuje się samochody, więc żeby sprawdzić, czy te samochody są bezpieczne w jakiś tam sposób, no się robi crash testy, się celowo je niszczy i patrzy, gdzie zostały uszkodzone, w jaki sposób. Tak samo w ekonomii wywołuje się pewne sytuacje w różnych częściach świata po to, żeby sprawdzić, jak ludzie na to zareagują. No tak, to jest głębsze wejście już w temat, ze względu na to, że te szoki są wywoływane w konkretnym celu. Mhm. Ponieważ jeżeli sobie wzięlibyśmy pod uwagę układ elektryczny, tak, czy jakiś elektroniczny, to tam wszystkie elementy to są elementy pasywne. Tak.
Możemy na nie oddziaływać, możemy wszędzie przyłożyć miernik i jesteśmy w stanie wyliczyć z matematyczną precyzją, jesteśmy w stanie wyliczyć, co da włożenie danego elementu w tym miejscu bądź w innym. I jakie napięcie przyłożymy? Jakie napięcie będzie, tak, jaka tam oporność w zależności... Ten system jest systemem przewidywalnym. No. Natomiast w przypadku systemu ekonomicznego, ponieważ mamy tutaj do czynienia z tym czynnikiem społecznym, nie do końca przewidywalne, czy mamy taką sytuację, kiedy zaczynamy model budować, nie wiemy na początku, w jaki sposób będą zachowywali się konsumenci, czyli gospodarstwa domowe traktowane jako branża, w jaki sposób oni będą zachowywali się w zależności od tego, jak będą kształtowały się pewne czynniki, jak cena produktu, dostępność produktu, ilość produktu. Tak, tego nie wiadomo. Mhm. I teraz, żeby to sprawdzić, jedną z metod jest wywołanie szoku. Ponieważ człowiek działa na zasadzie nawyku, w związku z tym bardzo łatwo jest przyjąć założenie, że w niezmieniających się warunkach człowiek będzie funkcjonował dzisiaj tak, jak funkcjonował wczoraj, tak, przedwczoraj, a jutro będzie funkcjonował tak, jak dzisiaj. Tak, to się nic nie zmieni. Natomiast wywołując pewien szok, sprawiając na przykład, czy doprowadzając do wzrostu ropy naftowej, ceny, no, zaczyna się wprowadzać zaburzenie pewne do budżetu domowego. Bo z czegoś trzeba zrezygnować, tak? Czegoś trzeba kupić więcej, tych dóbr podstawowych, potrzebnych do wyżywienia rodziny trzeba prawdopodobnie zapewnić na tym minimalnym poziomie na pewno. Jeśli cena benzyny czy ropy rośnie, rosną ceny transportu, rosną ceny produkcji, w związku z tym obniża się czy zmniejsza się zakupy gdzieś, gdzie to nie jest niezbędne. Mhm. I teraz wprowadzając szok cenowy, na, oczywiście to tutaj działa prawo dużych liczb, więc tego się nie robi na pojedynczej rodzinie. To się robi na całych krajach. Każdy produkt w chwili obecnej jest opatrzony kodem. Tak. Płacimy za wiele z tych produktów kartami kredytowymi. W związku z tym z punktu widzenia informacji dysponujemy już informacją, kto co kupuje. Tak? W związku z tym, jeżeli wprowadzi się pewien szok, na przykład podbije się cenę cukru, tak, co miało miejsce parę lat temu, czy ceny ropy naftowej w lata początku 80., można, dając odpowiednią ilość czasu, tak, wstrzymując się z jakąkolwiek reakcją na pewien czas, można zaobserwować, jak ten szok rozleje się po gospodarce. Na co ma wpływ? Na co ma wpływ, tak. Ważne tylko, żeby nie wprowadzać więcej niż jeden, żeby szok nie dotyczył więcej niż jednego czynnika, bo wtedy będą już, będzie to zespół czynników, w związku z tym ciężko stwierdzić. Większa zależność. Tak, co za co odpowiada. Natomiast jeżeli to dotyczy tylko ropy naftowej, nie ma tutaj problemu. I okazuje się, że wtedy wychodzą pewne powiązania, które normalnie byłyby ciężkie do zmapowania, tak, do zauważenia, jak na przykład wzrost ceny ropy naftowej może wpłynąć na sprzedaż biletów do kina. Mhm. Tak, okazuje się, że może i przy wzroście ceny ropy naftowej kino staje się stosunkowo tanią wtedy rozrywką. Albo na przykład na alkohol czy na piwo, bo jeżeli jest... Tak. Większa bieda, no to ludzie utapiają swoją depresję. Topią smutki. Tak. Jak najbardziej. Takie pojęcie jak wzmacniacze ekonomiczne, co to jest? No to jak każdy wzmacniacz ma na celu doprowadzenie do zintensyfikowania pewnego zachowania się. Tak? Mhm. Jak mamy wzmacniacz radiowy, czy wzmacniacz w swoim zestawie kina domowego, to on ma za zadanie sprawienie, żeby ten dźwięk był bardziej intensywny. Takie wzmacniacze są też w tym systemie ekonomicznym, chociażby reklama. Tak. Tak? Jest to najprostszy i najbardziej czytelny taki wzmacniacz, który ma za zadanie sterować pewnymi zachowaniami. Ponieważ tutaj mamy cały czas ten czynnik ludzki, który jest przewidywalny na dużych społecznościach, ale nieprzewidywalny na pojedynczej rodzinie do końca, bo tutaj mogą być jakieś zawirowania czasowe. Mhm. Dlatego też te wszystkie zjawiska ekonomiczne dotyczące społeczeństwa bada się na dużych grupach.
I dlatego też reklama skierowana jest do grupy nabywców. Oczywiście każdy chyba, kto korzysta z internetu, widzi, że Google doskonale już bardzo dużo o nas wie. Wystarczy sobie poszukać przez 10-15 minut w internecie czegokolwiek, skupić się na jakimś wybranym modelu telewizora, tak. I później mamy 100% pewność, że ta reklama będzie te rzeczy będą nam wyskakiwały jeszcze przez miesiąc albo i dłużej. Tak? Mhm. Czyli powiedzmy w danym punkcie czasowym w ich planie jest, żeby ludzie skupili się na czymś, to wtedy jest masowa dyskusja publiczna na dany temat, czy masowe reklamowanie danego tematu, żeby większa część społeczeństwa poszła w tym kierunku. Czyli wzmacnia się dany temat, o który im chodzi. Tak, tak. Reklama tutaj jest jednym z długiej listy czynników, które są takimi wzmacniaczami. Natomiast wszystkie one mają za zadanie odciągnąć uwagę moją, twoją, od rzeczy naprawdę istotnych. Tak? I to wprost jest napisane, opisane w tym dokumencie. Jak przeciwdziałać, jak się bronić przed tym? No, tak naprawdę wystarczy przeczytać to, co jest zawarte w tym dokumencie i to sobie odwrócić. Mhm. Tak? I odpowiedzi mamy jak na dłoni. Znaczy jako pojedynczy człowiek możemy jakoś bronić się, czy myśleć, że się bronimy. Natomiast w istocie jesteśmy wszyscy na jednym okręcie, który płynie. I co z tego, że ja będę wolnym, no nie obywatelem, człowiekiem na danym okręcie, skoro jak okręt tonie, no to wszyscy idziemy na dno. Tak, z tym, że przypomina to trochę taką sytuację, że wszyscy jesteśmy pozamykani w kajutach, no. Tak, i wiemy, gdzie płyniemy. Dlatego antidotum jest wyjście na pokład, spotkanie się z innymi ludźmi i rozejrzenie się, gdzie my płyniemy. Mhm. I w końcu jak większość będzie nas świadomych, to w końcu, tak, to możemy, stwierdzimy, że nie płyniemy tam, trzeba zaaresztować kapitana. Na przykład tak, przejąć statek i popłynąć tam, gdzie my rzeczywiście chcemy. Bo no, co by nie mówić, sami tak naprawdę jesteśmy winni temu stanowi rzeczy. Mhm. To zresztą tutaj jest napisane. To w dokumencie jest napisane, tak, że elity tak zwane boją się po prostu o to, że tyle wojen już było, a ludzkość jako całość niczego się tak naprawdę nie nauczyła. Nie wyciągnęła żadnych konsekwencji i to się powiela. Tak? Za każdym razem ludzie w momencie, kiedy dochodzi do jakiegoś zagrożenia, chwytają za broń. Pomijam już fakt XVI-XVII wiek tych wojen, kto tam zaczął, jak sterować, jak się to teraz robi. To nie ma żadnego znaczenia, ponieważ my tak czy inaczej z natury naszej to wynika, że do tego doprowadziliśmy, a teraz dzięki temu, że się społeczeństwo budzi i że świadomość się globalna poszerza, mamy ten moment, kiedy możemy z tego zacząć wychodzić. Mhm. I pytanie, co my zrobimy z tą wiedzą? Bo to, że ta wiedza jest, to ona od wielu lat jest dostępna w internecie. Dlatego ja też zadałem sobie pytanie, dlaczego ten dokument jeszcze nie jest przetłumaczony na polski? Tak. Tak? To było dla mnie takie logiczne. No dobra, no to teraz, co my możemy zrobić? Konkretnie, tak. Tak. Przede wszystkim to jest koniec, uważam, tak, patrzenia na drugiego, co zrobi drugi. Tak. Tak. Od tego absolutnie trzeba byłoby zacząć. Pierwsza rzecz, popatrzeć na siebie, stanąć przed lustrem i zadać sobie, patrząc w oczy, szczerze pytanie, czy ja chcę coś zrobić? Bo ja się spotkałem z takimi już reakcjami, kiedy no, od jakiegoś czasu pokazuję dokument znajomemu, tak, jednemu, drugiemu, i znajomy mówi, wiesz co, no okej, fajnie, ale ja nawet nie chcę się tym denerwować. Mhm. Nie chcę o tym nawet wiedzieć. Czyli odpowiedzialność zwalamy na kogoś innego. Tak. Niech ktoś inny lepiej coś zrobi, tak? Albo wiesz, bo ja mam pracę, ja mam tyle rzeczy do robienia, tak? Ja nie chcę tutaj sobie psuć humoru. Mhm. Czyli przypomina to taką sytuację, gdzie idzie stado owiec, żeby nie powiedzieć baranów. No owiec, tak. Stado owiec idzie sobie, tak? Idą na rzeź, tak. I co któraś owca wie, że idzie na rzeź, próbuje innych uświadamiać, inne owce mówią, nie, słuchaj, to wcale nie idziemy na rzeź. On, a no to dobrze, uspokoiłeś cię. No. Tak. Albo dalej, w ogóle wręcz siejesz tutaj defetyzm, tak, siejesz, w ogóle jakieś teorie spiskowe siejesz. Tak, więc tak naprawdę
jedyne, co możemy zrobić, to spojrzeć na własne zachowania. Zobaczyć, najpierw przede wszystkim przeczytać dokument, żeby poznać, jakimi narzędziami posługują się osoby do sterowania nas. No. Tak? I w momencie, kiedy wiemy, że reklama i telewizja to jest narzędzie, więc zacząć traktować reklamę i telewizję jak narzędzie. Tak? Przeciwko nam. Przeciwko nam. Tak. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, ja jestem fanem filmów, jestem fanem seriali, tak, nie widzę możliwości takiej, żeby żyć bez tego. No to ja się teraz pytam, a czym jest film i czym jest serial? Jak nie iluzją stworzono po to, żeby przyciągać naszą uwagę. I też są konkretne filmy obecnie służące do programowania. Także oprócz tych reklam, które są co ileś minut, no to jeszcze jest sam film, sam w sobie jest programowaniem. Jak najbardziej. Polecam film Network z 73 albo 6 roku. Film, w którym padają słowa, które prawdopodobnie teraz już by nie przeszły. Już w 70-tych latach, czy to już 80-te w zasadzie, tak? No 70-te. Padło w tym filmie informacja taka, że światem rządzą korporacje, a nie kraje. Tak? Krajem Stanami, bo to w odniesieniu było do Stanów Zjednoczonych, Stanami Zjednoczonymi nie rządzi rząd, tylko korporacje ponadnarodowe. Mhm. Już wtedy o tym było wiadomo. Jeśli wtedy było o tym wiadomo i wtedy o tym mówiono, no to jak jest teraz? Tak. Myślę, że ten proces się tylko pogłębił. Pierwszy punkt wychodzenia to jest wyłączyć telewizor. Wyłączyć telewizor, ponieważ w tej agendzie jest jasno zapisane, że człowiek ma być, czy uwaga człowieka ma być przekierowywana na mało istotne rzeczy. Z punktu widzenia społecznego, tak? Na mało istotne rzeczy. Ostatnio miałeś pewne doświadczenie z telewizorem. Opowiedz, do czego doszedłeś? No, przekonałem się, jak niesamowitym zasysaczem energii ten telewizor jest. Mhm. Ponieważ ja telewizji nie oglądam od paru lat. No, wydawało mi się, że no, nie ma mocnych, tak, na mnie. Ja już jestem osobą na tyle świadomą, jeśli chodzi o oddziaływanie tego telewizora, że ja to tego sobie po prostu włączę, popatrzę na niego i to ja nim rządzę. Mhm. Natomiast ostatnio mieliśmy taką sytuację, kiedy z dziewczyną siedliśmy sobie przed telewizorem, wykorzystując taki moment, mówię, jest telewizor, tak, to dzisiaj robimy sobie małe telewizyjne święto. Gdzieś tam pojechaliście i tak, byliśmy w miejscu, gdzie telewizor jest. I pomijam już nawet fakt, że patrząc na programy, które tam miały być wyświetlane na takiej rozpisce czasowej, tak, program po programie, co będzie za chwilę, czy w konkretnych godzinach, gdzie tytuły same już programowały samą taką negatywną energią. Gdzieś tutaj śmierć, coś tam, tutaj jakiś strach, coś tam, jakieś kroniki policyjne, to jakaś sprawa dla reportera. No to już pewien obraz buduje. W momencie, kiedy zaczęliśmy oglądać i się pojawił jakiś film, mówię, o, nawet niezły, tak, więc może obejrzymy. I tak nie do końca świadomy tego byłem, ale za chwilę pyk, reklama się pojawiła. Mówię, o rany, no przecież tu będzie teraz tyle tych reklam, że tego filmu się nie da obejrzeć. No? To przełączamy sobie na coś innego. Przełączyliśmy na coś innego, poskakaliśmy. Za chwilę wróciliśmy, znowu jeszcze te reklamy trwają. Przeskoczyliśmy gdzie indziej, już zapomnieliśmy, że tam mieliśmy oglądać w ogóle następny. I tak minęło z pół godziny, może godzina. I tak dochodzimy do wniosku, że no chyba nie ma sensu tutaj tego czasu tracić, bo to tylko skakaniem się kończy, tak? Żeby coś obejrzeć, to naprawdę trzeba albo cierpliwie te reklamy oglądać, albo nie wiem, zaplanować sobie wyjście do kuchni. No, pewnie to jest kwestia wypracowania też strategii, tak? Natomiast mówimy, dobra, dość tego, wyłączamy ten telewizor, zrobimy sobie coś innego. I jakim szokiem dla mnie było to, że od momentu, kiedy podjęliśmy tę decyzję, że ten telewizor wyłączamy, do momentu, kiedy ten telewizor rzeczywiście wyłączyliśmy, minęła godzina. Mimo, że tych kanałów było ze 20, nie więcej, bo to nie była jakaś tam duża kablówka, tylko jakaś mała, to jeszcze sprawdźmy to, tak? I jeszcze gdzieś tutaj. I się okazało, że tak naprawdę spędziliśmy przed telewizorem 2 godziny i tak, nie obejrzeliśmy nic. No i wprowadza to ogromny chaos i dezorientację. Wprowadza to chaos niesamowity, bo no, ciężko jest się na czymkolwiek skupić. No chyba, że człowiek rzeczywiście robi sobie taki kanał, tak,
ze swojego wzroku, ze swojego umysłu, kanał taki w telewizor, są nawet na, w internecie takie obrazki, tak jak człowiek siedzi taki zahipnotyzowany i po prostu bierze wszystko, co tam leci. Ja jestem przyzwyczajony do wyszukiwania informacji w internecie. Jeśli o czymś myślę i chcę znaleźć, wskakuję, pyk, mam, dziękuję, mój tok myślenia biegnie dalej swoim torem, znowu czegoś potrzebuję, wskakuję, biorę. Jeśli chodzi o telewizję, no to ja patrzę się jak zaczarowany, no bo tylko to można robić. Mhm. No oczywiście można sobie wziąć druty i dziać na drutach, tak? Można sobie jakieś tam orzechy obierać jeszcze przy tym. No pewnie da się też zaplanować jakieś manualne prace. Tak, ale to wtedy jest programowanie, bo... Ale podprogowo. Podprogowo, no. Cały czas to trafia, tak. Dobra, czyli tak, pierwsza rzecz wyłączyć telewizor, druga rzecz zadbać o zdrowie. Zadbać o zdrowie, zadbać o odżywianie, zadbać o rodzinę, zadbać o swoich bliskich, mieć z nimi kontakt, bo to są rzeczy, w które więzi rodzinne bezpośrednie. Bezpośrednio w więzi rodzinne ma być uderzane, tak? Ma być stały atak na rozbicie tych więzi rodzinnych. Ojciec ma mieć jak najmniejsze poważanie w rodzinie. Według tych papierów. Tak, tak, cały czas się odnoszę do tego, co tutaj jest zapisane. Mężczyzna ogólnie ma zapewniać kobiecie jak największe poczucie bezpieczeństwa, dużo większe niż wynikałoby to z jakiejkolwiek logiki. Mhm. A kobieta ma być programowana w taki sposób, że facet, którego spotka, ma być zaradny. Mhm. I to jest podstawowa definicja tego, czy się facet nadaje do związku, czy się nie nadaje do związku. Kiedyś tego problemu nie było, bo kiedy ludzie żyli w stadzie, zwanym plemieniem, tak, czy wioską, no, było miejsce dla całego spektrum i facetów, i kobiet. Mhm. Tak? Nawet jak facet był nieporadny, to mógł mieć życiowo, to mógł mieć na tyle dużo innych cech wartościowych dla takiego stada, że on tam swoje miejsce znajdował. A poza tym wszyscy i tak wiedzieli, co wszyscy inni umieją i łatwo było rozwiązywać pewne problemy, tak, na tej płaszczyźnie. Się, wymieniali się, po prostu ta energia sobie przepływała pomiędzy. Mhm. Natomiast ten podział, który mamy w chwili obecnej, że każda rodzina jest zamknięta w osobnej klatce, tak, zwanej mieszkaniem, sprawia, że w tej klatce musi być też zawsze na dwie osoby i jedna osoba przynajmniej, która zarabia pieniądze. Mhm. A jeszcze, w domyśle, facet. Tak? No. Oczywiście to się zmienia, natomiast kobieta ma być tak programowana, żeby to był facet, że facet ma być facetem zaradnym. I w związku z tym wycina się tak naprawdę ze społeczeństwa całą masę facetów wrażliwych, facetów, którzy są otwarci na inny kierunek niż tylko zapewnianie dobrobytu materialnego. I tacy faceci sobie po prostu nie radzą ze swoimi emocjami, z rzeczywistością otaczającą. Ale oprócz tego, jeśli facet rzeczywiście wejdzie w temat tylko zarabiania pieniędzy, to później pojawiają się braki emocjonalne w związku i się i tak rozpada. Tak, bo on, chcąc zapewnić dobrobyt swojej kobiecie, która bardzo często ma no, dużo wyższe wymagania niż rzeczywiście należałoby mieć, po to, żeby zapewnić równowagę w związku, tak? No bo koleżanka się okazuje, że koleżanka ma coś lepszego, tak? To samo dotyczy facetów, no. No on też jest zaprogramowany, że musi sukces mieć, nie? Tak? Także no wszyscy są zaprogramowani. Sukces jest mierzony przez materię, dlatego... I to też jest właśnie przekierowanie tej uwagi z rzeczy ważnych, tak? Nie ważny jesteś ty, nie ważny jestem ja, sąsiedzi, tak? Natomiast ważne są nasze meble, nasze samochody, to jest ważne. Mhm. Dobrze, czyli... Czyli my mamy być ciągle zajęci. Według, zajęci, tak. zajęci, człowiek ma być zajęty. Natomiast to, co naprawdę powinniśmy zrobić, to zadbać o chociażby zaopatrzenie w dobre jedzenie, niezależne od supermarketów. Czyli... Tak, budowanie więzi na zasadzie kooperatyw, tak, szukanie tych rolników, którzy produkują zdrową żywność, co też nie jest pewnie łatwe, bo wielu rolników, i to też wiem od różnych osób, wielu rolników mówi, że ma zdrową żywność, ale tak naprawdę też z chęci zysku dosypują różne rzeczy. Więc zbudowanie relacji, tak? Od samego początku budowanie budujących relacji, nie niszczących, tylko budujących relacji, gdzie wchodzi zaufanie, gdzie wchodzi dostrzeganie drugiego człowieka w człowieku, bo być może temu rolnikowi, nawet jadąc gdzieś tam na wieś, trzeba będzie pomóc w jakiś sposób, tak? Powiedzieć, słuchaj, no, ja nie tylko sobie, ja wezmę jeszcze komuś, tak? Ale ty zrezygnuj na przykład z tych pestycydów, tak? Albo uświadomić go, do czego to prowadzi. Tak, no.
Dobrze. Też no, kluczowa rzecz, energia, wolność, niezależność od energii tej kupowanej. To jest dosyć trudne dla niektórych. Ci, którzy są bardziej technicznie ogarnięci, potrafią to zrobić. Natomiast tutaj też widzę właśnie celowe jakby uzależnienie ludzi od fotowoltaiki, czyli od źródła energii, które jest no, bardzo kiepskie, dlatego że najwięcej energii daje nam wtedy, kiedy najmniej jej potrzebujemy. No, w naszej szerokości geograficznej tak to wygląda. No. Czyli musimy poszukiwać i znajdywać źródeł energii naprawdę tanich, darmowych i no, nadających się dla nas. Źródła kopalne, wiadomo, że prędzej czy później się wyczerpią, tak? Natomiast są źródła energii, chociażby konopie, tak, które mogłyby dostarczać taniego źródła energii, no ale wiadomo, że one rozwiązałyby też wiele innych problemów, a ponieważ ten system ekonomiczny jest systemem naczyń połączonych, no to w momencie, kiedy zaczęłaby się rodzić branża, powiedzmy, konopna, no to gdzieś musiałoby czegoś ubywać. A wiadomo, że w korporacjach nie ma miejsca na brak wzrostu. Tak, tak. No to powiedz, no to jak w zasadzie ma się do tego kwestia wolnej woli? Czy my na to pozwalamy? Czy ta wolna wola taka społeczna istnieje, czy nie? Jak byś to ugryzł? Wolna wola istnieje pod warunkiem, że nie działa program. Czyli tak, program, który my mamy gdzieś w głowie zapisany, który sprawia, że działamy z dnia na dzień na zasadzie automatu. No to my pozwalamy na to, żeby się tak działo, czy nie pozwalamy? Tak. Tak, to się dzieje za naszym przyzwoleniem, które no, może nie takim, że ja sobie świadomie mówię, no dobrze, ja chcę, żeby tak było, pozwalam na to. Tak? Natomiast sam fakt, że ja się temu nie sprzeciwiam, ja postrzegam jako przyzwolenie. Ja nie kwestionuję. Wygodnictwo moje sprawia, że ja nie zadaję sobie pewnych pytań. Nie szukam pewnych informacji, co jest zawarte też w tym dokumencie, że ludzie nie uczą się na własnych błędach. Czyli te błędy powtarzają. To wynika z naszej niekompetencji do życia, czyli jesteśmy ciągle w umyśle dziecka. Tak, bo my jesteśmy w takiej sytuacji, jak dziecko w żłobku, które krzyczy, że ono chce iść do przedszkola już, ono chce się rozwijać, ono chce wzrastać, no, ale tak naprawdę ono nie chce iść do przedszkola, tylko ono chce, żeby ktoś zabawki mu naprawił. Dajcie mi nowe zabawki, bo te się już zepsuły, ja się chcę bawić nowymi zabawkami. Chociaż mówię, że chcę iść do przedszkola, potem chcę iść do szkoły, chcę dorastać, chcę się rozwijać. Chcę grać tą rolę, ale tak naprawdę nie chcę brać odpowiedzialności. Dlatego ludzie nie są odpowiedzialni. Z braku odpowiedzialności ktoś przejął tą odpowiedzialność za nas. W różnych dziedzinach. Ale no, skoro ja przejmuję odpowiedzialność, w związku z tym coś mi się zależy, tak? Więc buduję pewien system, tworzę pewien system, daję wam te wasze zabawki, wy się tutaj nimi bawcie, ja będę jeszcze dodatkowo rozpraszał tą uwagę, energię, tak, żeby się sobie w tym żłobku tkwili. Czyli na przykład ktoś zachoruje, no to co? Przerzucamy odpowiedzialność na lekarza. Na lekarza. Co więcej, domagamy się instytucji, która będzie pociągała lekarza do odpowiedzialności, jak on źle zrobi swoją robotę. I żeby to było za darmo. Tak, tak, bo to, że my się źle odżywiamy i prowadzimy niezdrowy tryb życia, to nie jest nasza wina. Tak? Ale winą lekarza jest to, że nas nie potrafi wyleczyć. Podobnie, jeżeli ktoś uderzy mnie w twarz, no to co? No to policjant musi oddać tamtemu. Policjant, policjant musi, a ja już nic, ja nic nie muszę. Przerzucamy odpowiedzialność na kogoś. No i twórcy systemu wiedzą o tym i oni bardzo chętnie tą odpowiedzialność właśnie wykorzystują jako narzędzie do stworzenia pewnego rodzaju mechanizmów, żebyśmy my mogli czuć się swobodnie, bezpiecznie, tak? Czyli budujemy sobie takie sztuczne łono, w którym my, mimo tych wszystkich na zewnątrz niesprzyjających warunków, my tu w środku mamy cichuteńko, cieplutenko, no bo jak ktoś nam zrobi krzywdę, no to oddamy sprawę do sądu. Tak? Jak ktoś nas okradnie, zadzwonimy po policjanta. Na wszystkie problemy mamy rozwiązania. Tak, czyli ktoś... I te wszystkie rozwiązania są na zewnątrz, a nie w nas. Tak, nie w środku. System edukacji w ogóle jest też tym takim... Tak, system edukacji jest też zaprojektowanym systemem, zdaje się, jeszcze w XVIII wieku. Tak, jezuitów. Który ma na celu po prostu kształtowanie pewnych umysłów, tak?
taki sam sposób przyciętych, żeby później łatwo było tym zarządzać. Mhm. Dlatego my mamy teraz wszystko na zewnątrz, wszystko możemy w outsourcingu otrzymać, sami nic nie musimy. I przez to pogłębia się takie poczucie, że nie ponosimy za nic odpowiedzialności, bo odpowiedzialni są zawsze oni. Tak, jacyś oni. No. A w rzeczywistości mądrość jest w nas, tylko że jakoś nikt tego pojęcia nie rozumie. Nikt nie rozumie, tak. No jeszcze, ja rozumiem jeszcze pojęcie mądrość jest w książce, tak, ale mądrość jest we mnie, to tak już niekoniecznie. Natomiast ona rzeczywiście jest, tylko trzeba zadać sobie pytanie, co jest naprawdę ważne. Jeśli ktoś w głębi serca czuje, że to, co robi, jest tym, do czego jest stworzony i jest tym, na czym on się kończy, no to okej. Okay. Ale jeśli ktoś czuje, że no nie do końca smakuje mu takie życie, a niestety tak jest, że to życie takie materialne, doczesne tutaj, ziemskie, przestaje smakować wraz z upływem lat, tak? Kiedy człowiek zaczyna zadawać sobie coraz bardziej dojrzałe pytania, i wtedy przychodzi czas na jakąś refleksję i na jakieś głębsze przemyślenia. To tak to wygląda. I to trochę tak przypomina taką sytuację, że to jest taka moja obserwacja, że najpierw do tej machiny edukacyjnej wrzuca się młode mózgi, młodych osobników. One są tam mielone, tak, układane tak jak paróweczki w takie same, żeby wszystkie wyglądały tak samo. Później te paróweczki wrzuca się do systemu, żeby zasiliły ten system i swoją energię poświęciły na jego wzmocnienie, rozbudowę i tak dalej. A potem jak się te paróweczki wyrzuca już z tego systemu, to mówię, o cholercia, coś tu chyba było nie tak. Tak? To w filmie Matrix świetnie jest przedstawione, że jesteśmy takimi bateryjkami, które zasilają, no tak można powiedzieć, energetyczny system. Dobrze, czyli zachęcamy do przeczytania tego i przeanalizowania dogłębnego. I coś jeszcze może na zakończenie? Refleksja końcowa? No do tego chyba, żeby jak Hubert Czerniak od jakiegoś czasu powtarza, żeby włączyć myślenie. Tak. Wyrzucić telewizor, a włączyć myślenie. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo.